Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dziś zaproszenie od naszego programu przyjął pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dobry wieczór, szczęść Boże, panie pułkowniku. Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie pułkowniku, minęła pierwsza fala koronawirusa, w której sprawdzili się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Możemy powiedzieć, że przyszło kilka miesięcy spokoju i teraz znów mamy wzrost zachorowań i równocześnie ponownie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wracają do służby na pierwszy front walki z koronawirusem. Czym aktualnie żołnierze WOT-u się zajmują? Tak, rzeczywiście w pierwszym półroczu myśmy prowadzili operację Odporna Wiosna. To zaangażowanie nasze było naprawdę bardzo duże. Dochodziło nawet do 5,5 tysiąca żołnierzy każdego dnia. Ja tylko chciałbym sprostować, dopowiedzieć, wyjaśnić, że my uważamy, że na pierwszej linii walki z koronawirusem są lekarze, jest personel medyczny, jest system opieki zdrowotnej. My jesteśmy po to, żeby wspierać. Żołnierze są po to, żeby wspierać samorządy, podmioty lecznicze, służby sanitarne i to w tej chwili robimy. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył ostatnio, no, biorąc pod uwagę tutaj rozwój niejako tego, jak rozprzestrzenia się koronawirus, również rośnie nasze zaangażowanie. Kilka tygodni temu myśmy zmienili znowu sposób funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej z takiego zwykłego, normalnego, szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Z pewną zmianą w stosunku do tego, co było na wiosnę, dlatego że na wiosnę myśmy wstrzymali szkolenia, ale również wstrzymaliśmy nabór do formacji. Teraz robimy troszkę inaczej, nawet dzisiaj były przysięgi realizowane w dwóch miejscach w Polsce, więc cały czas trwa nabór do naszej formacji, można wstępować, a my jednocześnie wspieramy walkę z koronawirusem. Każdego dnia ostatnio ta liczba rośnie, ale w piątek było to 1,5 tysiąca żołnierzy, którzy byli zaangażowani we wsparcie i systemu opieki medycznej, i wsparcie no, w różnych innych dziedzinach, pewnie zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast to jest taki rząd wielkości i ta wartość rośnie, można powiedzieć, z dnia na dzień. Teraz bardzo ważne zadanie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pobieranie próbek do wymazów, do testów na koronawirusa. Wojska Obrony Terytorialnej będą odpowiedzialne za organizację takich miejsc i pobieranie tych próbek. Tak, dokładnie. W tej chwili w Polsce jest ponad 500 punktów, w których są pobierane próbki na koronawirusa. Myśmy w pierwszym, jeszcze podczas operacji właśnie Odporna Wiosna, czyli w pierwszym półroczu od marca powiedzmy do czerwca, bardzo intensywnie pobierali wymazy. Żołnierze Wojska Polskiego pobrali 220 tysięcy wymazów, z czego 65 tysięcy to były wymazy pobrane na takich, o jak tutaj właśnie widzimy, między innymi przez chwilę była migawka, punktach drive-thru, czyli tam, gdzie można podjechać samochodem i w taki potokowy sposób jest pobierany wymaz od dużej liczby osób w krótkim czasie. To było 65 tysięcy wymazów właśnie na takich punktach. Później niejako zostaliśmy głównie skierowani do pobierania wymazów w domach pomocy społecznej oraz wśród osób skierowanych na kwarantannę, przebywających na kwarantannie w domach. Teraz z powrotem to zadanie pobierania wymazów wychodzi na horyzont jako jedno z głównych zadań, które będziemy wykonywali. To się wpisuje w taką strategię rządu walki właśnie z koronawirusem. Przypomnę, że ona zawiera trzy takie linie. Pierwsza linia to jest właśnie wsparcie, to jest ochrona zdrowia. Druga linia to jest gospodarka i trzecia linia to są seniorzy. I w ramach tej pierwszej linii, czyli właśnie wsparcia systemu opieki zdrowotnej, my w perspektywie najbliższych kilku tygodni dostaliśmy zadanie przejęcia systemu pobierania wymazów w państwie. Oczywiście to się nie dzieje z dnia na dzień. Tak jak wcześniej wspomniałem, w tej chwili w Polsce jest ponad 500 punktów, w których są pobierane wymazy. Są to cywilne punkty, najczęściej zorganizowane przy szpitalach. My powoli już w te punkty wchodzimy. W tej chwili jesteśmy w 120 takich punktach. Nasi żołnierze luzują personel medyczny po to, żeby ten personel mógł skupić się na bezpośredniej walce z koronawirusem, na zabezpieczeniu tych pacjentów najbardziej potrzebnych, również w perspektywie na przejściu do tych szpitali tymczasowych, jeżeli będzie potrzeba ich uruchomienia. Więc
Nasze działania skupiają się na tym, aby personel medyczny, ten, który w tej chwili chociażby zajmuje się właśnie badaniami, pobieraniem próbek na obecność koronawirusa, aby jego zwolnić niejako z tych zadań. My mamy doświadczenie, tak jak powiedziałem, pobraliśmy setki tysięcy próbek do tej pory. Szkolimy kolejnych żołnierzy, dlatego że skala tych pobrań w tej chwili jest naprawdę bardzo duża i musimy doszkolić niejako kolejnych żołnierzy do tego, żeby te próbki pobierać. Będziemy tutaj też posiłkowali się żołnierzami z wojsk operacyjnych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych będzie przekazywało również na naszą korzyść zespoły wymazowe, więc to będą działania na bardzo szeroką skalę. W pierwszym etapie, tak ten, który jest teraz prowadzony, to jest luzowanie personelu medycznego, który jest w tych punktach cywilnych pobierania. W kolejnym etapie będziemy przeorganizowywać te punkty, jak już niejako będziemy w większym stopniu zaangażowani w samą pracę tych punktów. Zastanowimy się nad tym, jak to przeorganizować. Przeorganizujemy to, być może wyciągniemy te punkty ze szpitali, tak aby one tam niejako no, nie zajmowały miejsca. I zrobimy więcej punktów drive-thru, takich jak chociażby dzisiaj funkcjonowały w Chojnicach, w Toruniu, we Włocławku, w Poznaniu, czy chociażby w Radomiu. I na takich punktach będziemy pobierali większość właśnie wymazów metodą przejazdową albo poprzez przejście. W ostatnim etapie niejako przyjmowania tych zadań będziemy budowali takie duże centra pobierania wymazów, które w przyszłości będą mogły służyć jako miejsca, w których nasi obywatele będą mogli być na taką masową skalę szczepieni. To też ten projekt przewiduje właśnie taką zmianę. Ale oczywiście wymazy to nie jest jedyny aspekt naszej działalności. My jesteśmy w tej chwili, czwartek to był taki dzień, gdzie w tym tygodniu było najwięcej szpitali, które wspieraliśmy. Było ich 242 w całej Polsce. Tam mniej więcej zadanie jest podobne, czyli luzowanie personelu tego wykwalifikowanego, tak aby on się mógł skupić na pomocy tym najbardziej potrzebującym, a my wykonujemy, nasi żołnierze wykonują proste, ale potrzebne zadania, chociażby mierzenie temperatury, taki wstępny triaż pacjentów, czy też pomoc taka bezpośrednia, logistyczna. Jesteśmy też w instytucjach podległych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Są to stacje sanitarno-epidemiologiczne. Na wczoraj byliśmy w 51 takich stacjach. Chyba każdy sobie zdaje sprawę, że pracownicy tych stacji już od 8 miesięcy są naprawdę, naprawdę na takim wysokim, są dość mocno eksploatowani, tak to sobie powiedzmy, i naprawdę słyszymy z wielu źródeł, że już niektórzy nawet mają dość po prostu tej pracy biurowej, wystawiania tych skierowań, wprowadzania danych. To są przecież dziesiątki tysięcy dziennie wystawianych dokumentów, wysyłanych, dostarczanych do osób, które mają być skierowane na kwarantannę, i my właśnie w takich pracach pomagamy. 51 placówek, pan minister dzisiaj rano podpisał decyzję, która no, spowoduje, że nasze wsparcie dla właśnie stacji sanitarno-epidemiologicznych będzie jeszcze większe. To są prace biurowe, prace, w którymi wpisujemy dane do komputerów, budujemy bazy danych, statystyki, dostarczamy decyzje. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie naszej działalności, to są seniorzy. Tak jak pan... Panie pułkowniku, to do seniorów jeszcze wrócimy, ale zapytam jeszcze o bezpieczeństwo żołnierzy, którzy i pobierają próbki do badań, i też pracują w szpitalach. Jak oni są zabezpieczeni przed wirusem i czy były przypadki zarażenia w trakcie służby wśród żołnierzy? Oczywiście, nawet teraz mamy grupę żołnierzy, którzy są zarażeni. My analizujemy, skąd biorą się te zarażenia, i no, wszystko wskazuje na to, że większość tych zarażeń są to zarażenia, które powstają poza służbą, czyli zdarza się tak, że żołnierze po prostu przychodzą na służbę, na nasze szkolenia rotacyjne, i tam się okazuje, mieliśmy ostatnio taki przypadek w Lesznie, gdzie jeden z żołnierzy na szkoleniu 16-dniowym, czyli z tych najmłodszych niejako naszych żołnierzy, 10 dnia szkolenia
poczuł się źle, miał objawy, podwyższoną temperaturę, no i okazało się, że wcześniej niejako nie wykazywał żadnych objawów. W 10 dniu służby one się pojawiły. Okazało się, że zaraził też kilku innych żołnierzy, więc to się zdarza. No my jesteśmy częścią społeczeństwa, nie ominiemy tego. To są normalne rzeczy. Cieszyć może tylko to, że mamy mało zakażeń, naprawdę to są jednostkowe przypadki, wynikających ze służby. Nasi żołnierze są dobrze zabezpieczeni. Ci, którzy pracują, nazwijmy to, na tej pierwszej linii, czyli tam, gdzie stykają się, mogą się stykać z osobami zarażonymi, czyli tam, gdzie pobierają próbki na obecność koronawirusa, w punktach pobrań właśnie, tam są zabezpieczeni naprawdę tak, jak powinni, posiadają skafandry, posiadają przyłbice, posiadają cały sprzęt, rękawiczki i tak dalej. W zależności od tego, jak długo taki punkt pracuje, nasi żołnierze są rotowani. Po każdej takiej rotacji to ich okrycie wierzchnie jest utylizowane, jest niszczone, potem dostają kolejne, więc tutaj naprawdę nasi żołnierze są dobrze zabezpieczeni. No, świadczy o tym chociażby to, że od kilku dni, już chyba nawet od ponad tygodnia, jesteśmy w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Tam jest 6 naszych żołnierzy, którzy przejęli razem z wolontariuszami kontrolę nad tą placówką. Tam ponad 40 osób starszych w podeszłym wieku jest zarażonych. Oni pośród nich funkcjonują, pomagają im, myją ich, żywią ich, prowadzą normalne, codzienne prace związane z funkcjonowaniem takiej placówki i nikt z nich nie uległ zarażeniu, więc dobre zabezpieczenie niejako, to też jest ważna obserwacja, że jeżeli jesteśmy dobrze zabezpieczeni, jeżeli przestrzegamy tych zasad sanitarno-higienicznych, o których mówimy już od wielu miesięcy, to możliwe jest funkcjonowanie nawet wśród osób chorych i nie zarażenie się. I wróćmy do seniorów. Rząd wydał specjalne zalecenia i ograniczenia do osób powyżej 70 roku życia. Takie osoby będą mogły wychodzić z domów tylko i wyłącznie, jeżeli będą wykonywały czynności zawodowe lub będą musiały zaspokoić niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy też będą chciały uczestniczyć we mszy świętej, czy w innych nabożeństwach. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają też seniorów. Tak, dokładnie. Wsparcie seniorów to tak naprawdę było pierwsze zadanie, którego się w ogóle podjęliśmy. Ja przypomnę, że 4 marca pojawił się pierwszy przypadek potwierdzony koronawirusa w Polsce, a już 6 marca, 2 dni później, Wojska Obrony Terytorialnej podjęły działania bezpośrednio skierowane do osób. Tu właśnie były to osoby starsze. Tu byli kombatanci, później to była naprawdę bardzo szeroka rzesza osób starszych, samotnych, którym dostarczaliśmy paczki żywnościowe, paczki z medykamentami, robiliśmy nawet zakupy. Ja podam tutaj kilka liczb. Od właśnie 6 marca gro tej liczby, o której za chwilę powiem, realizowaliśmy tych zadań w ramach operacji Odporna Wiosna, dostarczyliśmy do osób potrzebujących 350 tysięcy paczek właśnie z żywnością, z medykamentami. Opiekowaliśmy się i opiekujemy się nadal kombatantami, dostarczaliśmy ciepłe posiłki. Robiliśmy naprawdę bardzo dużo właśnie w kierunku osób starszych, bo wiedzieliśmy, że oni no, muszą się izolować, nie mogą się eksponować na koronawirusa, dlatego że dla nich jest to śmiertelne zagrożenie. Teraz ten temat znowu wraca. Tutaj ta deklaracja rządu no, powoduje, że przed nami naprawdę bardzo duże wyzwanie, ale chciałbym też powiedzieć, że nie tylko przed nami. My już jesteśmy po rozmowach, wczoraj takie rozmowy się odbywały z kierownictwem ZHP, z kierownictwem ZHR, również rozmawialiśmy z przedstawicielami środowisk wolontariackich i to zadanie, o którym tutaj pan redaktor mówi, czyli opieki takiej nad tymi osobami samotnymi, starszymi, będziemy realizowali właśnie w porozumieniu z harcerzami, również ze środowiskami wolontariatu szeroko pojętego. Ale pamiętajmy, że to wojsko i wolontariat i harcerze nie są tą pierwszą linią wsparcia. Pierwszą linią wsparcia są ośrodki pomocy społecznej. My zdajemy sobie sprawę, bo też słyszeliśmy takie głosy, że niejako
ośrodki pomocy społecznej były zaskoczone taką decyzją i taką rekomendacją rządu i rzeczywiście tutaj to wsparcie musi być na szeroką skalę, bo to są przecież setki tysięcy, jak nie miliony osób, którym trzeba będzie pomóc. Ten zakres wsparcia jest naprawdę duży, ale wszystko będzie się odbywało poprzez ośrodki pomocy społecznej. Myśmy do tej pory współpracowali z ośrodkami pomocy społecznej bardzo intensywnie właśnie przy dostarczaniu tych 350 tysięcy paczek przy opiece nad osobami starszymi. To właśnie ośrodki pomocy społecznej wskazywały nam, co mamy zrobić wtedy, kiedy już ich niejako, ich moce te przerobowe się wyczerpały. I teraz będzie podobnie. Będziemy też współpracowali, mamy podpisane porozumienie przecież z Caritasem, również w ramach współpracy z Caritasem myśmy zabezpieczali olbrzymie transporty pomiędzy dużymi magazynami, a takimi magazynami regionalnymi dla Caritasu. Później to było dystrybuowane znowu na paczki, które docierały do osób starszych. Celem tego projektu jest to, żeby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych z domu, a co za tym idzie ich ekspansji, na ich narażenia się na koronawirusa. To jest właśnie ten główny cel projektu i stąd te działania, stąd te decyzje rządu. My na pewno jesteśmy do dyspozycji. W tej chwili już to realizujemy, ale no, można powiedzieć, że w takim na razie śladowych ilościach, ale już pierwsze tego typu działania były prowadzone. Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe dni to będą, podejrzewam, że lawinowy wzrost liczby tutaj wniosków, które spłyną do nas. Ja przypomnę, że myśmy, jeżeli ktoś słucha nas właśnie z ośrodków pomocy społecznej, to przypomnę, że my wykorzystujemy taką aplikację Pomoc WOT. Ona jest dostępna w internecie za pomocą strony internetowej. Tam naprawdę chyba nie jest kłamie, jak powiem, że tysiące podmiotów już są zarejestrowane, które z nami współpracowały i zamawiały pomoc podczas operacji Odporna Wiosna. W tej chwili niejako podejrzewam, że te same podmioty będą wykorzystywały tą aplikację. Oczywiście jest ten numer, który tutaj wyświetla się teraz na dole do wsparcia. Jest strona internetowa, gdzie seniorzy będą mogli tego wsparcia, to wsparcie niejako zamówić. Ale pamiętajmy, że to i tak spłynie do ośrodków pomocy społecznej, które później będą niejako rozdzielały, kto komu pomaga. I pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, że tak naprawdę tym pierwszym zapleczem wsparcia jest rodzina i to rodzina tych osób starszych. To nie może być tak, że nagle wszystkie osoby starsze powyżej 70 roku życia będą chciały, żeby im dowozić posiłki, no bo tutaj naprawdę wojska by też chyba zabrakło, żeby to zrobić. My w tym programie seniora rozumiemy to w ten sposób, że są to osoby, które są samotne, które no, nie mają wsparcia niejako w rodzinie, nie mogą liczyć na sąsiadów, na bliskich i wtedy działają te instytucje, które są od tego, czyli właśnie ośrodki pomocy społecznej wspierane w takiej sytuacji jak w tej chwili przez wojsko, przez wolontariat, przez harcerzy. Pamiętajmy też, że my realizujemy... Czyli my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za osoby starsze, nie tylko instytucje publiczne, nie tylko Wojsko Polskie, ale także my sami musimy myśleć o naszych bliskich, o naszych sąsiadach, o naszych znajomych i zachęcamy do pomocy. Ten adres www.wspierajseniora.pl to jest specjalny rządowy portal, gdzie seniorzy mogą znaleźć informacje, jak uzyskać pomoc, a wolontariusze mogą się też zgłosić i też informować. Linia 22 505 11 11 to też jest specjalny telefon dla seniorów, gdzie mogą dzwonić i szukać pomocy w tych takich skrajnych przypadkach. Jeżeli już naprawdę nie mogą liczyć na pomoc sąsiadów, najbliższych, rodziny, tak jak pan pułkownik powiedział. Panie pułkowniku, i na koniec mamy dosłownie minutę. Wojsko Obrony Terytorialnej to w 90% żołnierze ochotnicy, w 10% to są żołnierze zawodowi. To zaangażowanie, stworzenie też tego nowego rodzaju sił zbrojnych było konieczne, żeby w tak krytycznych sytuacjach móc wykorzystać ten ogromny potencjał. To jest ogromny potencjał ochotników, ludzi dobrej woli, którzy chcą służyć ojczyźnie i pomagać Polakom, swoim współobywatelom. No tak, tutaj zaangażowanie naszych żołnierzy, znaczy my naprawdę nie musimy szukać niejako chętnych do tego typu działań, jak w tej chwili są prowadzone. Żołnierze niejako sami się zgłaszają i chcą to robić. To nie jest tak, że my kogoś namawiamy tutaj do działań. Można powiedzieć, że czerpią z tego niesamowitą satysfakcję i to jest ich
siła. No, z mojego punktu widzenia po tych trzech, blisko czterech, bo przecież za chwilę w styczniu będziemy mieli, już minie 4 lata, jak funkcjonujemy w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Z mojego punktu widzenia powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej oczywiście było takim utworzeniem brakującego ogniwa, brakujące ogniwo, które powstało i które w tej chwili, jak widać, bardzo dobrze się sprawdza. Przecież sytuacje kryzysowe, powodzie, huragany, to co było nawet w tym roku, pożar puszczy czy powodzie na Podkarpaciu. Tam wszędzie byli zaangażowani nasi żołnierze i naprawdę są bardzo dobrze oceniani. I mogę powiedzieć tylko jedno, że jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni z tego, co robią, jak się zachowują, jakie działania podejmują na rzecz właśnie lokalnej społeczności, z których się wywodzą, w których mieszkają i które są ich domem. Panie pułkowniku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Też proszę przekazać podziękowania dla wszystkich żołnierzy, którzy w tych charakterystycznych oliwkowych beretach służą na rzecz nas wszystkich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy. Z Panem Bogiem.